Gwizdka, dopiero teraz możemy wznowić grę. Podobnie na lewą stronę Resowia. Wrzutka w pole, karne. No ta piłka tam niebezpiecznie szła, leży też jeden z obrońców Skry. Wydawało się, że nawet mógł być tam faul, ale ostatecznie za chwilę pierwszy rzut rożny w tym meczu będą mieć piłkarze Resowi Rzeszów. No a jak rzut rożny, no to wiemy, każdy stały fragment gry to niebezpieczeństwo. Muszą mieć się tutaj na baczności obrońcy Skry, a także bramkarz Mikołaj Biegański. Jest wrzutka w pole karne, no i jest bardzo niebezpiecznie i to jest gol dla Resowi Rzeszów, ależ szybkie otwarcie, ależ szybko goście obejmują prowadzenie. No mówiłem przed chwilą, że ten rzut rożny może być niebezpieczny, że trzeba się tutaj mieć na baczności, zachować czujność we własnym polu karnym. No to się nie udało w tym momencie defensywie częstochowskiej. Skrylu wyszedł za bardzo chyba Mikołaj Biegański. Obrona Skry troszkę też zdezorientowana. No i mamy pierwszą bramkę dla gości. I oni bardzo szybko obejmują prowadzenie. No i patrzymy, jest strzał na bramkę i to jest poprzeczka po strzale Damiana Nowaka. No naprawdę tutaj bardzo niewiele brakowało, aby Skra Częstochowa doprowadziła do wyrównania. Drużyna dowodzona przez Szymona Grabowskiego realizuje. Utrzymują się przy piłce, może jakoś się bardzo tutaj nie szarżują, chociaż teraz świetna bramka dla Resowi Rzeszów. No powiedziałem to chyba w odpowiednim momencie. Idealnie spadła ta futbolówka na nogę zawodnika Resowi. Za chwilę ustalimy, kto strzelcem tej bramki. No jeśli się nie mylę, to najprawdopodobniej był to Szymon Hajduk. Tak, mamy potwierdzenie. Szymon Hajduk strzelcem bramki na 2-0 dla Resowi w 79 minucie. Bramka, o której możemy powiedzieć stadiony świata autorstwa Szymona Hajduka. Za chwilę zapytam innego Szymona, Szymona Sobola, co sądzi o tej bramce, ale o tym za chwilę. 2-0 dla Resowi w Częstochowie. No i nic Skra nie ma już w tym momencie do stracenia. Musi zaatakować, bo teraz czy przegra 0-2, 0-3, może 0-4, nie ma większego znaczenia. Trzeba wszystko rzucić tutaj na jedną szalę od strony gospodarzy. Broni to jednak świetnie Wojciech Daniel. No a teraz tutaj dwóch piłkarzy Skry nie poradziło sobie z Hajdukiem. Szymon Hajduk, no i za chwilę może być KO, ale broni Mikołaj Biegański. No nie ma bramki Szymona Ferreta w tej sytuacji. Świetna interwencja golkipera Skry.